Patrząc z perspektywy takiej właśnie naszego biznesu, no nie chcemy być, że tak powiem, irokezem, który zdziera skalp i że tak powiem ucieka, tylko my staramy się być partnerem w biznesie i dla małego i dla dużego klienta. Dzień dobry, dzisiaj jest z nami Krzysztof Jagliński. Krzysiu, powiedz, czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień zajmuję się całym obszarem rozwoju biznesowego Fast White Cat. Jestem Head of Business Development. I odpowiadam za relacje z naszymi klientami, partnerami, potencjalnymi klientami, również. Tak, w dużym skrócie to tyle. Zacznijmy od mocnego strzału. Od jakich rzeczy zależy koszt wdrożenia? O, to temat rzeka generalnie. No, z naszej perspektywy, no, każdy pomysł, każdy projekt, każda potrzeba, z którą przychodzi do nas potencjalny klient czy partner. No, wymaga dokładnej analizy, dlatego że rozpiętości związane, czy z jednej strony z funkcjonalnościami, czy z kwestiami technologicznymi, czy w ogóle wizją klienta, wizją partnera, co chciałby z, ze swoim e-commerce zrobić, no, jest tutaj bardzo szeroka i z naszej perspektywy, no. Oczywiście reprezentuje agencję, która wdraża, wdraża platformę Magento, Magento 2, ale my patrzymy na to z perspektywy szerszej, to znaczy ja zakładam, że wdrożenie platformy, postawienie sklepu i e komersu to jest tak naprawdę pierwszy etap dopiero z perspektywy klienta, dlatego że postawienie platformy, ustawienie jej, skonfigurowanie, dopieszczenie pewnych szczegółów, elementów to jest pierwszy krok, żeby zacząć budować wartość biznesową i z tej perspektywy taka ocena sukcesu projektu, mówię o perspektywie klienta, no tutaj jest najistotniejsza w określonym nadchodzącym czasie, dlatego że będąc software housem z jednej strony, który, który wdraża technologicznie platformę Magento, My patrzymy zdecydowanie pod kątem korzyści biznesowej dla klienta, dlatego jesteśmy w stanie dobrać mu takie rozwiązanie, takie szczegóły, takie funkcjonalności, które pozwolą mu tak naprawdę na koniec dnia no, osiągać efekt biznesowy, czyli odpowiednie wskaźniki, odpowiednią konwersję, wartość koszyka i wzrost, przede wszystkim wzrost biznesowy. I, i to jest główny element, który my bierzemy pod uwagę, kiedy zaczynamy z naszym klientem rozmawiać. I takim pierwszym etapem, no, oczywiście, jest, jest, jest forma briefu. To jest również bardzo szerokie zagadnienie, bo z mojego doświadczenia no, mogą to być briefy od dwuzdaniowych po dokument stustronicowy. więc, więc A co to... robić, jak klient hmm? przychodzi z dwuzdaniowym briefem? No to, wtedy, no to wtedy koniecznie chcemy dowiedzieć się więcej. I tutaj naszą polityką generalnie jest to, żeby już na wczesnym etapie rozmów z klientem, właśnie jeżeli mamy taką sytuację, kiedy klient ma pewną wizję, natomiast nie jest to sprecyzowane, a oczekuje od nas no konkretów, no, jak, każdy, jak każdy klient oczekuje konkretów. My robimy ten pierwszy etap takiej analizy, czyli właśnie uszczegółowienia wszystkich obszarów, które z naszej perspektywy są istotne i z perspektywy klienta pod względem kosztów. I e, mogę powiedzieć, że taki nasz bazowy, powiedzmy e-commerce'owy brief, w którym prosimy klienta o uszczegółowienie pewnych obszarów, no składa się z takiej powiedzmy, w miarę ogólnych, jeszcze nie bardzo technicznych pytań, których jest około 70, o ile dobrze pamiętam. I on się dzieli na kilka, na kilka obszarów. I to jest właśnie kluczowe, żeby być w stanie z jednej strony poznać lepiej potrzeby klienta, czy też uświadomić mu pewne obszary, które on musi zdefiniować, czy też my musimy pomóc mu zdefiniować. I na koniec dnia no właśnie... To są elementy, które wpływają na, na, na wycenę, tak bo bez tego, no to że tak powiem, na zapytanie, ile kosztuje samochód, no właśnie można odpowiedzieć, można odpowiedzieć w, w sposób od 20 tysięcy do 2 milionów, prawda, i nie daje to żadnej wartości. I teraz, jeżeli chodzi o, o, o specyfikę takiego briefu, czyli, czyli próby zgłębienia tematu z klientem, to tak naprawdę są powiedzmy dwa bądź trzy główne obszary. Z jednej strony jest to cały duży temat związany przede wszystkim z integracją i z tym, czym obecnie dysponuje klient. tak? Z jednej strony mamy różne casey, bo mamy klientów, którzy chcą dopiero zaczynać z kanałem e-commerce, czyli budujemy pewną rzecz od zera. Z drugiej strony są klienci, którzy chcą rozwijać swoją platformę, zmieniać ją, czy też przechodzić na nowe rozwiązanie. Więc, więc tutaj już są pewne różnice. Natomiast. Elementy dwa, które mają główny wpływ na wysokość, no, na skalę kosztów, po prostu to z jednej strony, tak jak powiedziałem, to jest ten element integracyjny, ponieważ kwestia dobrego poznania wszystkich systemów, które biorą udział czy łączą się w jakiś sposób z platformą od RPA, systemy magazynowe, logistyczne, crm -y, różne rozmaite systemy, które trzymają dane, które są potrzebne, żeby odpowiednio tę platformę e-commerce'ową ustawić. No jest tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o koszt, ponieważ bez dobrego rozpoznania tych wszystkich systemów, czy też procesów, które między nimi występują, no, da, daje w efekcie właśnie no, próbę oszacowania rzeczywistego kosztu pracy dostosowania do stosowania platformy. Więc ten element integracji systemowej jest bardzo istotny. Drugi element to jest z kolei na drugiej stronie skali, to znaczy to jest cała sytuacja związana z frontem, czyli po prostu z, z tym, jak ten sklep wygląda. No i tutaj z, z naszego doświadczenia e, też są bardzo różne potrzeby klientów, i z jednej strony część naszych klientów ma dobrą świadomość tego, czego chcą, mają to przemyślane, natomiast z drugiej strony są klienci, którzy do nas przychodzą, Ponieważ, tak jak powiedziałem, mają pewną wizję, natomiast bardzo chcieliby znaleźć w nas już na tym wczesnym etapie partnera, który im po prostu powie, pokaże możliwości, tak? I z tego względu istotna jest, jest ta część frontowa to znaczy, podam przykład. Możemy przygotować dla klienta projekt, właśnie platformy, z jednej strony, na przykład oparty o templatkę, tak? Mhm. czy też bądź templatkę standardową, bądź templatkę indywidualizowaną w jakimś zakresie, bądź zupełnie dedykowany front, czyli stworzenie od zera całego projektu graficznego, temat ux zaprojektowanie tego wszystkiego. No i tutaj już, jeżeli mówimy o, o, o tych trzech rodzajach na przykład frontu, no to tutaj już różnice kosztowe są no, drastyczne tak naprawdę. Powiem tyle, że Zaprojektowanie indywidualne frontu, no to samych widoków do zaprojektowania no, jest około 80, o ile dobrze pamiętam. W związku z tym, no to oczywiście przekłada się na czas pracy na, i na koszty później. Mówimy realizację. o różnych widokach dlatego że to są różne urządzenia. Które nie, nie. nie, nie, nie. Mówimy o jakby kwestia, o samych kwestia podstronach, bo, tak? Tak, o samych podstronach, o typach widoków, od, nie wiem, strony głównej, strony produktów, strony kategorii, mhm. strony koszyków, wysyłek i, i rozmaitych elementów. Więc, tak jak mówię, łącznie do zaprojektowania przy takim indywidualnym wdrożeniu, właśnie szaty graficznej, no to to jest już, tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt widoków. Więc to jest element, który jest kosztogenny. W przypadku templatki, no to znowu. Magento jest na tyle elastyczne i na tyle z dużym ekosystemem, że my części, klientom, części klientów tak naprawdę doradzamy właśnie skorzystanie z pewnego szablonu, z pewnej templatki, ale z założeniem po prostu jej indywidualizacji, dlatego że czas potrzebny na indywidualizację templatki no, jest dużo mniejszy, tak? co, co za czym idą niższe koszty, a z drugiej strony. To jest troszkę odpowiedź na to, że no, niektórzy klienci, słyszą mają templatka, mają jakiś naturalny w sobie, no nie wiem, potrzeb, no to kurczę, to będzie wyglądało tak samo jak coś innego, że to nie będzie indywidualne. Natomiast właśnie my staramy się klientom też właśnie przekazywać tą wiedzę, że to, że korzystamy z pewnego gotowego szablonu, pewnych rozwiązań, bardziej związanych też z funkcjonalnością poszczególnych elementów, nie tylko z samym designem, mhm. no jesteśmy w stanie przygotować dla niego projekt, który będzie... Unikalny, natomiast właśnie y, dzięki zastosowaniu pewnych gotowych rozwiązań, no po prostu lżejszy budżetowo. Więc, y, więc odpowiadając y, y, w skrócie, z jednej strony tematy integracyjne, które często y, no, bez dobrego określenia mogą spowodować duże błędy w wycenie, tak? bo tam diabeł tkwi w szczegółach z reguły, a z drugiej strony kwestia właśnie frontu. I tego, na ile indywidualizujemy pewne rzeczy. No i oczywiście, część trzecia, czyli, czyli kwestia już samych funkcjonalności, samych potrzeb klienta. Znowu, Magento jest na tyle fajną, elastyczną platformą, że wiele nawet rozwiązań, które wydają się klientowi bardzo indywidualne, typu jakieś niestandardowe zachowania, właśnie przy ścieżce sprzedażowej, czy też przy. Przy w ogóle jakimś procesie koszykowym jesteśmy w stanie za pośrednictwem dodatkowych modułów czy, czy dodatkowych wtyczek po prostu dla klienta przygotować. Więc to są moim zdaniem trzy elementy główne, które wpływają właśnie na ten zakres wyceny od małej do, do, do naprawdę dużych kwot. Mhm. I, i, I znowu, im bardziej niestandardowe procesy, zarówno te backendowe, jak i dotyczące frontu, funkcjonalności, no tym oczywiście ta wycena rośnie, ponieważ to wymaga, że tak powiem, indywidualnego kodowania pewnych, pewnych rzeczy pod kątem potrzeb klienta. Mhm. A w jaki sposób klient powinien wypełnić ten brief i czy są jakieś szczególne rzeczy, na które musi zwracać uwagę, gdy, gdy wypełnia ten brief? No y My nauczeni doświadczeniem, że właśnie często, zwłaszcza jeżeli ten pierwszy kontakt jest ze strony klienta, typu właśnie zapytanie ofertowe, czy, czy próba kontaktu z nami, żeby coś więcej się dowiedzieć, no te informacje często są z naszej perspektywy szczątkowe, a, a naszą ambicją i, i, i też naszym wypracowanym modelem jest to, że my już właśnie na wczesnym etapie chcemy klientowi po prostu w miarę precyzyjnie powiedzieć, czego może się spodziewać, jeżeli chodzi o budżet, o skalę kosztów, czy o pewne rozwiązania. Dlatego y, taki brief y, ogólny najpierw, o którym mówiłem, no który no, może się też wydawać o dużo 70 pytań szczegółowych, ale tak naprawdę to, to, to troszkę jest y, próba opisu, na, nawet na poziomie y, bardziej biznesowym niż stricte, takim głęboko technicznym, no pewnych jakby konkretnych informacji, tak? Y, w takim, briefie, w takim briefie znajdują się pytania właśnie na, na przykład dotyczące systemu RP, czy też jakichś dodatkowych systemów, ale na poziomie powiedzmy, jak, jak wygląda, jak wygląda nie wiem, struktura danych, czy jak idą procesy, przez które systemy przechodzą. W tej części funkcjonalnej oczywiście jest doprecyzowanie, wymienienie, nie wiem, funkcjonalności czy też odpowiednich feature'ów, które chciałby klient mieć w swoim rozwiązaniu. I z trzeciej strony tematy dotyczące samych tych, z jednej strony procesu sprzedażowego, a z drugiej strony wszystkiego co wokół niego, czyli powiedzmy cen, produktów i troszkę danych ilościowych dotyczących jaka jest skala tych produktów, jaka jest skala ruchu. I tak dalej, i tak dalej, bo no, my też musimy dobrać jakby to, 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 to infrastrukturę, czy też backendowe rozwiązanie pod kątem, pod kątem wdrożenia. I z doświadczenia to jest tak, że klienci raczej nie mają problemu z tym, żeby te informacje uzupełnić, a dla nich dużą pomocą jest to, że my im przekazujemy, że tak powiem, pewien gotowy dokument, według którego oni sobie mogą iść, bo... Bo to jest tak, że na większość pytania klienci znają odpowiedzi, tylko no, trzeba troszkę ich nakierować, żeby, żeby, żeby w dobry sposób jakby skanalizować ten, 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 ten ruch. Mhm. Więc tak to, tak to z reguły wygląda. Oczywiście, tutaj mógłbym też rozdzielić troszkę dwa tematy, bo z jednej strony, jeżeli mówimy powiedzmy o e-commerce B2C, no na przykładzie, nie wiem, modowych chociażby tematów, no to powiedzmy, że ta skala pewnych rozwiązań no jest w miarę uniwersalna. Oczywiście, diabeł tkwi w szczegółach, jak to zwykle bywa, ale ogólnie łatwiej jest sprecyzować pewne rzeczy, no ponieważ są to pewne, no nie wiem, z jednej strony rynkowe standardy, rynkowe funkcjonalności, które, które, które warto mieć, znowu patrząc pod kątem właśnie efektywności biznesowej. Natomiast Temat się komplikuje w sytuacji kiedy rozmawiamy o potrzebach klienta związanych z B2B. Czyli na przykład nie wiem, platforma dotycząca zamówień, nie wiem, z kontrahentami, z dostawcami tego typu rzeczy, które nie dotykają bezpośrednio klienta końcowego, tam z reguły mierzymy się z dużo bardziej z indywidualizowanymi procesami. To znaczy wiadomo, że jeżeli mówimy o tych procesach B2B, czy nawet wręcz wewnętrznych w firmie, tak, do, do obsługi różnych rzeczy na platformie e-commerceowej, no to tutaj musimy bardziej, dużo bardziej pochylić się nad, nad, nad tymi elementami, ponieważ tutaj już są bardzo indywidualne potrzeby, bardzo indywidualne rozwiązania, tak, bardzo wiele różnych systemów, różnych danych. No, i, i to na przykład taki, taki obszar z naszej strony jest obsłużony, jakby, czy przekazywany klientowi, jakby, no, kolejny już bardziej szczegółowy brief, na przykład, właśnie dotyczący już takich niuansów, niestandardowych procesów. Więc, mhm. więc z mojej perspektywy, to jest taki, taki proces wielopoziomowy. My jesteśmy do tego właśnie dobrze przygotowani, dlatego że to nie jest tak, że zwraca się do nas klient, a my go prosimy to proszę, powiedz nam coś więcej o swoim projekcie tylko jesteśmy w stanie, oczywiście, tego też oczekujemy. Zawsze chcemy się z klientem spotkać, porozmawiać, lepiej poznać jego biznes, jego sposób myślenia, jego potrzeby, ale z drugiej strony za tym idzie od razu bardzo konkretny zestaw potrzebnych informacji podany w takiej uważam dość przyjaznej formie, no żeby ten klient właśnie mógł określić szczegółowo, a Plusem tej sytuacji jest taki, plus tej sytuacji jest taki, że my już znając te szczegóły, już na dość wczesnym etapie jesteśmy w stanie usiąść z klientem i przedstawić mu dość precyzyjną, że tak powiem, propozycję, ofertę, funkcjonalności, koszty. I z doświadczenia już wiele się, że tak powiem, później nie mylimy. Więc to nie jest taka. To nie jest taka właśnie wycena czy takie szacowanie, właśnie w jakichś gigantycznych widełkach, tylko dość precyzyjna, dość precyzyjna wycena. I po takim briefie dużo jest interakcji jeszcze dalej. Czyli, drogi kliencie, czy tutaj w punkcie 19 chodziło ci o to i o to? Dużo macie takich jeszcze później pogłębiających pytań? E, e, powiedziałbym tak. W, w, części, w, w części projektów, tak naprawdę. Ten krok jest dla nas wystarczający, żeby zacząć przygotowywać ofertę, propozycję. Ta interakcja oczywiście cały czas jest, ponieważ to, to nie polega na tym, że wymieniamy trzy maile i, i, i że tak powiem klient wypełnia, tylko to jest interakcja bezpośrednia. Właśnie, żeby doprecyzowa do, doprecyzować pewne rzeczy. Jeżeli chodzi na przykład o funkcjonalności, czy o właśnie kwestie, właśnie frontowe i tak dalej, z reguły nie ma tutaj potrzeby z, yy, no, zbyt dużej później, że tak powiem, pogłębienia tematu, ponieważ te rzeczy są też z perspektywy klienta troszkę łatwiejsze, powiedziałbym, tak. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy kieruje się do nas ta część biznesowa, bo to też jest często tak, że albo yy, albo. Yy, yy, potencjalny klient kontaktuje się z nami, że tak powiem z ramienia, że tak powiem technicznego IT bardziej i tutaj, że tak powiem, wiadomo, że wtedy dużo szybciej jesteśmy w stanie usta ustalić te rzeczy powiedzmy właśnie integracyjno-procesowe, a z kolei jeżeli, jeżeli ta inicjacja jest od strony powiedzmy biznesu, marketingu, no to z kolei te takie stricte e-commerce'owo funkcjonalne jesteśmy w stanie łatwiej, szybciej ustalić. Ale co do zasady, z reguły jest tak, że właśnie ta część techniczno-integracyjna wymaga, jeszcze później głębszej analizy i w takich sytuacjach my stosujemy tak zwaną właśnie analizę przedwdrożeniową, czyli już spotkanie takie eksperckie z ekspertami klienta i dokładne rozpoznanie tych wszystkich procesów, wszystkich systemów, sposobów integracji i tak dalej. Więc to jest częsty etap właśnie na, 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 poziomie, na poziomie właśnie tego po tym pierwszym, po tym pierwszym briefie no ale wtedy już z naszej strony w, takim, w takiej analizie no, biorą już udział nasi eksperci, czy, hmm. czy, czy, czy jakby ekspert e-commerceowy, czy ekspert Magento, czy też architekt systemów. Więc z reguły to punkt po punkcie krok. z klientem i, i doprecyzowujecie to, co jest niejasne albo. De facto tak, bo, bo chodzi o to, żeby na koniec dnia, czyli po zebraniu tych wszystkich informacji, mieć potwierdzenie, że obie strony rozumują tak samo, że. Tak samo rozum, rozumieją te rzeczy, o którym, bo, bo, bo to jest też częsty, częsty, częste wyzwanie, że, no wiadomo, ze strony klienta, od strony, nie wiem, technicznej, no są powiedzmy insiderzy, dla których pewne rzeczy są oczywiste, jak wygląda jakiś proces, co nie, nie, nie zawsze musi być dla nas oczywiste, prawda? Więc tu chodzi o to, żeby dobrze, dobrze się rozumieć i mieć rozpisane pewne rzeczy, czy procesy, czy, 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 czy sposoby, właśnie przesyłu danych i tak dalej. Więc to jest taki element, który najczęściej się pojawia. Właśnie na kolejnym już etapie. Mhm. Zanim zapytam Cię o błędy w briefach, mhm. chciałem Cię zapytać, czy zdarzają się Wam totalnie przestrzelone pytania, typu klient przychodzi i od razu mówi: Mam 5000 złotych i, i zróbcie mi e, przejście całe, całą transformację mojego aktualnego sklepu. Zdarza się oczywiście, e, to prawda. No, jak, jak, jak wszyscy wiemy, no, e, można powiedzieć, że no, nie wiem, Magento jest takim, powiedzmy, platformą, no, Mercedesem, może bym tak powiedział, może nie Mercedesem, ale chodzi o to, że jest skierowana przede wszystkim do średnich, dużych biznesów, tak? Ona ma te funkcjonalności i te cechy, które pozwalają ten biznes z jednej strony dobrze skalować, ale z drugiej strony jednak jest raczej dedykowana do większych projektów. I oczywiście mamy zapytania od, od klientów, którzy bądź w ogóle chcą wejść w e-commerce, ale skala ich ruchu, czy skala w ogóle biznesu jest, jest mała, i, i my wtedy tak naprawdę. Jesteśmy w stanie y, i przedstawiamy klientowi jasno z jednej strony to, że, y, że to rozwiązanie być może nie jest dla nich, tak? bo to nie jest tak, że, y, że my mówimy, no bardzo nam przykro, ale no nie stać pana na to rozwiązanie, w związku z tym dziękujemy, bo my staramy się zawsze każdemu klientowi jednocześnie dać alternatywę, tak? Podam przykład, no jeżeli mamy małego klienta, który no tak naprawdę dla niego rozwiązanie... Y, y, które my proponujemy, no jest no po prostu jest zbyt duże i byłoby nawet gdyby miał na to bardzo duży budżet, no po prostu byłoby to przepalanie pieniędzy z perspektywy klienta i my o tym też zawsze zawsze mówimy uczciwie, ponieważ no my nie my też Patrząc z perspektywy takiej właśnie naszego biznesu, no nie chcemy być, że tak powiem, irokezem, który zdziera skalp i, że tak powiem, ucieka, tylko my staramy się być partnerem w biznesie i dla małego, i dla dużego klienta. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom małego klienta, tak, jeżeli chodzi o budżet, no to my zawsze dajemy mu alternatywy, tak, proponujemy pewne rozwiązania, tak, wskazujemy mu drogę, że być może, nie wiem, to inna platforma powinna być dla tego klienta. Rozwiązanie, żeby zainteresował się takim rozwiązaniem, tak, takim obszarem, i w związku z tym. No, no, to też jest jakby sposób na budowanie naszej wiarygodności, ponieważ no, zależy nam na tym, żeby no, też pełnić funkcję eksperta tego rynku, a nie zamykać się tylko, w, że tak powiem, w, w, ramach, w ramach platformy. To w takim razie poruszmy błędy, jakie klienci podczas briefowania popełniają. No tu już troszkę o tym, o, 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 o tym po powiedzieliśmy, no, te, te, Czasem zdarza się tak, że rzeczywiście to, ten brief jest zbyt ogólny, tak? czyli na to mamy wypracowany proces, bo wtedy od razu wracamy z, od razu wracamy z prośbą o, o, o uszczegółowienie pewnych rzeczy. I tutaj się zdarza, zdarzają tego typu, tego typu rzeczy. Czasami zdarza się również, że właśnie te elementy związane z integracją, czy tą jakby sferą stricte, powiedzmy techniczną i, i, i danych, no dopiero, że tak powiem, po kolejnym etapie, czy... czy Okazuje się, że jednak pewne procesy wyglądają inaczej, że pewne systemy wyglądają inaczej, ale to, to dopiero wychodzi na etapie właśnie jakiejś pogłębionej analizy, takiej przedwdrożeniowej, czy też w bardziej rozbudowanych projektach mamy też taką procedurę właśnie takich warsztatów z klientem, który trwa nie wiem jeden, dwa bądź trzy dni, gdzie przechodzimy już przez te wszystkie elementy szczegółowe i wtedy wychodzą. Często, właśnie, różnice między tym, co było deklarowane, a tym, jak wyglądają dane procesy precyzyjnie. Natomiast, no, nie jestem chyba w stanie wskazać jakichś takich właśnie tego typu błędów. Bardziej chodzi właśnie o to, że. że Pewne rzeczy są często zbyt ogólne, czy też to, o czym też mówiliśmy wcześniej, no pewna nieświadomość, jakby budżetów dotyczących, nie wiem, wdrożenia na przykład właśnie takiej platformy, tak? To są takie rzeczy, które. Które się tu, tu pojawiają, ale jako główny problem, wyzwanie nie problem, przepraszam, mhm. bym właśnie tą zbytnią ogólność, tak? Natomiast uważam, że to nie jest wina klienta w żaden sposób, ponieważ to my jesteśmy ekspertami i to my wiemy, jakich odpowiedzi potrzebujemy, więc to jest nasza rola w tym, żeby dopytać dopytać i że tak powiem, poznać to. Od tej strony, że tak powiem, tej szczegółowości, która, zna, na, która nas y, interesuje, żeby przedstawić klientowi no, rzeczywiście merytoryczną, konkretną ofertę. Mhm. Czy w trakcie budowania wyobrażenia o tym, jak powinien wyglądać nasz nowy albo nowy sklep, albo nasze nowe przejście na, 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 na platformę Magento, powinniśmy przeglądać strony konkurentów, czy właściwie to nie jest skazane, bo może się okazać, że później brief wygląda jak kopia e, naszego konkurenta? No, z mojego doświadczenia, no, uważam, że no, warto śledzić konkurencję, warto patrzeć na, na trendy, na to, co się dzieje. Natomiast y, znowu to jest tak, że jeżeli klient y, patrzy na na przykład właśnie sklepy konkurencyjne, platformy i tak dalej, on widzi tylko pewien wycinek, tak? Widzi, że tak powiem, no, ogólnie że sam front pewne funkcjonalności, tak? Natomiast my zawsze staramy się patrzeć na to pod kątem właśnie korzyści biznesowej dla klienta, tak? Bo to, jak pewne rzeczy, nie wiem, wyglądają, są skonstruowane, czasem, czasem może dawać mylne wrażenie, dlatego, że najistotniejsze jest to, jakie liczby się za tym kryją, tak? Jakie mamy poziomy konwersji, jaki mamy lejek sprzedażowy. Czasem pewne niuanse, które nawet nie są widoczne, potrafią dać, dać no boost efektywności bardzo duży. Natomiast na pewno jest to bardzo przydatne na poziomie określenia pewnej wizji przez klienta. tak Zresztą w, w tym naszym ogólnym briefie również są takie pytania dotyczące właśnie tego, czy, czy są jakieś projekty, czy są jakieś punkty odniesienia dla naszego klienta, który, z, którymi chciałby się z nami podzielić, żebyśmy mogli lepiej poznać jego preferencje. Więc uważam zdecydowanie tak, ale, ale ta część, właśnie analityczna, do której oczywiście no, klienci w stosunku do swojej konkurencji no, nie mają dostępu z reguły, tak? tutaj, jest to, tutaj jest to kluczowe i my też klientom bardzo często właśnie pokazujemy na, nie wiem, naszych case'ach, które zrealizowaliśmy, oczywiście na pewnym poziomie ogólności, ale pokazują pewne funkcjonalności, pewne feature'y, pewne odpowiednie elementy, które mają bezpośredni impact po prostu na, no, na wzrost wartości biznesu. Więc z jednej strony klienci uważam powinni się tym inspirować, a z drugiej strony pamiętać właśnie o tym, że bardzo dużo rzeczy jest, że tak powiem, ukryte pod powierzchnią i to jest i to jest tutaj właśnie z drugiej strony właśnie wiedza ekspercka takich firm jak nasza. Okej. Okay. Czyli powiesz, powiedz mi, zdarza się tak, że klient przychodzi i mówi, e, bo patrzy właśnie designem i mhm. mówi: e, "Zróbcie mi jak tamten ma", a mhm. wy na przykład odradzacie, że z jednej strony fajnie wygląda ten design, ale z drugiej jest strony... Jest ładne, przykład, ale nie działa. Dokładnie. O, właśnie coś takiego. Tak, tak. No to, 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 to jest rozwinięcie tego, co powiedziałem wcześniej, że rzeczywiście yy, są, pewne, są, są pewne rozwiązania, które z perspektywy, no nie wiem, czy marketingu, czy designu, no nie wiem, wyglądają świetnie, ale my wiemy, mając właśnie to doświadczenie w pracy z klientami, z utrzymaniem, z odpowiedzialnością za ich biznes, że to nie zawsze przekłada się właśnie na efektywność i na skuteczność. A tak naprawdę znowu idąc tą filozofią, o której mówię, czyli tej korzyści biznesowej dla klienta, tak, bo, bo dzięki temu, że on yy, będzie z nami pracował, że wejdzie na platformę Magento, zbuduje yy, yy, fajną platformę, na koniec dnia musi zobaczyć tego po prostu efekt biznesowy, tak, czyli wzrost wskaźników, wzrost efektywności wzrost, nie wiem, przychodów z kanału e-commerce, jeżeli dopiero go, dopiero go wdraża. Więc czasem złudne są te, te, odniesienia od strony takiej stricte wizualnej, powiedziałbym. Natomiast jest to dla nas również wartościowa informacja, ponieważ no też mamy lepszą wiedzę na temat tego właśnie, jak klient postrzega design, czy, czy co mu się po prostu, mówiąc kolokwialnie, podoba. Więc to jest kwestia wypośrodkowania tych rzeczy i uświadomienia właśnie tych, tych rzeczy, które kryją się, kryją się pod spodem na poziomie optymalizacji czy dodatkowych elementów. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. To znowu ja, dzięki, że obejrzałeś ten odcinek albo wysłuchałaś go. Jeżeli stanowią dla Ciebie jakąś wartość, będzie mi bardzo miło, jeżeli pozwolisz mi dotrzeć do większego grona odbiorców, przez Subskrybowanie tego kanału na YouTubie, lub recenzję na Apple Podcast. Dziękuję Ci bardzo.